Jeśli chodzi o Łukaszenkę, to naprawdę wiele się zmieniło. Moja opinia o nim rośnie o tak. Aleksandr Grigorjewicz zasłużył na pomnik w najwspanialszym mieście, Moskwie, albo w jakimkolwiek innym rosyjskim mieście. I mówię to całkowicie poważnie. Niezastąpiony mediator Aleksandr Łukaszenka, teoretycznie jako wielki wschodni gieroj, uratował nie tylko Moskwę przed atakiem rozsierdzonych wagnerowców, ale również szefa tej grupy przed, zdaniem Łukaszenki, prawie pewną śmiercią w przypadku szerszej eskalacji starć z rosyjskim wojskiem. Czy jednak ściągnięcie Jewgenija Prigożyna do siebie na Białoruś wraz z wiernymi mu najemnikami nie będzie przypadkiem dla Łukaszenki poważnym problemem? A może jest to celowe zagranie mające uchronić białoruskiego dyktatora przed jeszcze większymi problemami? W całej tej sytuacji jest niemal pewne, że będzie on teraz musiał naprawdę dobrze lawirować, aby przepełniony nienawiścią do części kremlowskich rządzących Prigożyn nie namieszał mu w stosunkach z Moskwą i Putinem. Szojgu, Gerasimow. Teraz słuchajcie mnie, te osoby tutaj to czyjś ojcowie i synowie. A też dają nam amunicji. Gdybyście nam dali normalną ilość amunicji, byłoby ich, tych martwych żołnierzy, nieco mniej. Czy Putin musi wybaczać? Tak, ale nie wszystko. A czego nie wybacza? Zdrady. A to może się okazać o wiele trudniejsze niż namówienie dowódcy wagnerowców do przerwania głośnego Marszu Sprawiedliwości na Moskwę. O co w tym całym zamieszaniu chodzi i czy aby przywódca białoruskiego reżimu nie przestrzelił sobie na własną prośbę obu kolan? Oraz czy dla nas Polaków obecność grupy Wagnera na Białorusi stanowi realne zagrożenie, jak podkreślają nasi rządzący? Dziś dokonamy możliwie wnikliwej analizy dotyczącej tych zagadnień. Zanim na dobre rozkręcimy się z dzisiejszym materiałem, to chciałem Wam gorąco podziękować za Wasze zaangażowanie w formie komentarzy, subów i łapek w górę. I za to, że jesteście. Właśnie tak motywujecie nas do jeszcze intensywniejszej pracy. Nie przedłużając, rozsiądźcie się wygodnie w Waszych fotelach albo w samochodach i ruszamy z dzisiejszym filmem. Faktem jest, iż przywódca 24-godzinnego buntu w Rosji, Jewgenij Prigożyn, przybył na Białoruś swoim prywatnym odrzutowcem i to zaledwie 3 dni po zakończeniu rozpoczętego przez siebie w piątkowy wieczór 23 czerwca marszu na Moskwę. Pucz jego najemniczych jednostek przeciwko Kremlowi oficjalnie zakończył się po mediacjach Jewgenija Prigożyna z Władimirem Putinem, których rzekomym inicjatorem był białoruski prezydent Aleksandr Łukaszenka. Ponoć właśnie dzięki temu zbuntowane siły najemnicze zatrzymały się niecałe 200 km pod Moskwą. W internecie pojawiły się nagrania, na których, jak podają, przemieszczali się z Woronerzu w kierunku Moskwy do rządu. Federacja Rosyjska potwierdziła, że konwój był poruszany przez trasę M4. Co jeszcze bardziej zaskakujące, to niezaprzeczalny fakt, iż w ciągu zaledwie jednej doby najpierw zajęli oni ponad milionowe miasto Rostów, ważne z punktu widzenia militarnego, a następnie pokonali łącznie odcinek ponad 700 km z Donbasu w okolice rosyjskiej stolicy. Praktycznie nie napotykając prawie żadnego oporu ze strony rosyjskiej armii. Nie przypominam sobie takich wydarzeń, żeby... Patriotyzm nie może być wyrażony w żaden inny sposób. Miłość do ojczyzny zatrzymała rozlew krwi. Co niezwykle zaskakujące, to pomimo tak bezprecedensowej próby dokonania zamachu stanu, ani Putin... Zdrada. To właśnie się wydarzyło pod koniec tego tygodnia. Jest całkowicie pewne, że w Rosji uzbrojona rebelia przybrała formę. Jewgenij Prigożyn oskarżył swoje oddziały. Prywatna firma wojskowa przejęła siedzibę Ministerstwa Obrony i ogłosiła kampanię przeciw Moskwie. W tych warunkach Władimir Putin nazwał te działania sprzyjającymi wrogu awanturami. Ani pozostali członkowie moskiewskiego reżimu nie zrobili praktycznie nic, aby ukarać Prigożyna i, co wręcz niepojęte, pozwolili mu spokojnie odjechać, niczym w amerykańskim westernie. A nie, przepraszam, tym razem w rosyjskim easternie ku zachodzącemu słońcu, lub bardziej, wschodzącemu słońcu baćki na Białorusi. Na co ja im odpowiadam? Moi przyjaciele, respektuję pacyfistów. Pacyfiści istnieją i żyją na tym świecie tylko dlatego, że walczą z oficerami naszych żołnierzy na Ukrainie. I pewnie byłby z tego jakiś co najmniej dziwny, ale powiedzmy sobie, rosyjsko-białoruski happy end. Poradzimy sobie bez inwestycji. Biden był pewien, że umrzemy od razu. Nie jest świadomy naszych obozowych tradycji.
Mamy siekaczy i jesteśmy w tym z naszymi chińskimi braćmi. Oni zaś siedzą bezczynnie. Lub bardziej, koniec filma. Tylko pozostaje jeszcze jeden mały szczegół, a mianowicie to, że Prigożyn jest jednak wciąż nieco za młody i zbyt ambitny na polityczną emeryturę w prowincjonalnym Mińsku. A na dodatek jest bardzo mało prawdopodobne, aby aż tak poszedł na całość bez jakiegoś naprawdę mocnego wsparcia wśród ludzi z moskiewskiej wierchuszki. Przywódca Wagnerowców i zarazem oligarcha oraz były przestępca to ważna i niebezpieczna figura na rosyjskiej szachownicy. Może nie tak silna jak szara eminencja Patruszew, ale przy odpowiednim wsparciu może naprawdę sporo namieszać. Tym bardziej, że ma rozległe wpływy w rosyjskich elitach władzy, a także w tamtejszym świecie przestępczym, nawet z tytułu angażowania więźniów i to z poważnymi wyrokami w szeregi grupy Wagnera. Nie ma opcji na powrót do więzienia. Ci, którzy dotrą na front, a potem zmienią zdanie, zostaną uznani za dezerterów i odesłani na rozstrzelanie. Posiada również związki z ludźmi z tamtejszych służb specjalnych i armii. Sam fakt, że według niektórych doniesień medialnych zaledwie dzień po przerwaniu puczu aresztowano generała Siergieja Surowikina, który już wcześniej po powrocie z Syrii był podejrzewany o bliskie powiązania z Prigożynem i jego ludźmi, może dawać mocno do myślenia. Tu należy podkreślić również, że najemnicze oddziały Prigożyna brały udział w najważniejszych konfliktach militarnych, które była i jest zaangażowana Rosja. Jewgenij obraca miliardami dolarów, a decyzja o przeprowadzeniu rebelii pokazuje, że nie brakuje mu hamulców, zresztą nigdy go o nie nie podejrzewałem. Szczególnie jeśli zagłębi się człowiek w to, za co odsiadywał kilkunastoletni wyrok i co potrafili robić na świecie podlegli mu ludzie. Nikt wcześniej z rosyjskiego podwórka nie odważył się militarnie rzucić rękawicy Putinowi. I pomimo wielu hipotez, iż cała sytuacja z owym puczem jest szwindlem, to i tak śmiem twierdzić, że niezatapialny Władimir Władimirowicz zaczął się go po prostu bać. A jeżeli nie jego samego, to na pewno ludzi z najbliższych kręgów, którzy wraz z nim mogli mu faktycznie zagrozić. Dlatego tym bardziej uważam, że Łukaszenka może naprawdę obudzić się z ręką w nocniku. Wprawdzie teoretycznie wierne mu i względnie dobrze wyszkolone służby liczą sobie około 40 tysięcy osób, to jednak raczej daleko im do zaprawionych w bojach Wagnerowców. Wracając jeszcze do przeprowadzonego wyjątkowo krótkiego puczu i tego, iż wiele osób w Polsce, ale również na świecie uważa, że ta wagnerowska eskapada raczej nie miała prawa się udać i że to jedynie pretekst, aby przerzucić siły podległe Prigożynowi na Białoruś, osobiście śmiem wątpić. No bo powiedzmy sobie szczerze, skoro i tak obecnie kraj rządzony przez Łukaszenkę oddał do dyspozycji Rosji większość, jeśli nie wszystkie swoje bazy wojskowe i część wyposażenia swojej armii, to niby jaki problem mógł mieć Putin, żeby dogadać się kolejny raz z baćką i przerzucić Wagnerowców za jego pozwoleniem na tereny Białorusi? Poza tym, moim skromnym zdaniem, monolit rządów Putina kruszeje od lat, a obecna wojna miała mu pomóc w zjednoczeniu społeczeństwa wokół instytucji władzy, co zresztą według przeprowadzanych analiz częściowo mu się udało. Lecz z powodu ponoszonych klęsk podczas prowadzonych walk, coraz częściej Rosjanie wydają się być znużeni i negatywnie nastawieni nie tylko do konfliktu z Ukrainą, ale ta niechęć najbiedniejszej części społeczeństwa oraz oligarchów, którzy sporo stracili przez tą wojnę, jest ukierunkowywana na rosyjskich rządzących. To zaś sprawia w moim przekonaniu, że ewentualność prawdziwej próby przewrotu wcale nie wydaje się aż tak bardzo abstrakcyjną. Myślę, że więzienie wpłynęło mocno na obraz Prigożyna. Odegrało ono ogromną rolę, zarówno pozytywną, jak i negatywną. Bardzo niewielki procent Rosjan w zasadzie chce pełnić funkcję głowy państwa. Ci, którzy doświadczyli pobytu w więzieniu, mogą być poprowadzeni przez tych, którzy są zaznajomieni z tym specyficznym rosyjskim więzieniem. Prigożyn jest z całą pewnością popierany tutaj przez część świata, ale to jest maksimum. Maksimum od 15 do 20%. Безусловно, Пригожина поддерживал. Но это максимум. Na dodatek, sporo byłych żołnierzy walczących w Syrii było dawnymi lub obecnymi podwładnymi Surowikina, łączonego z Prigożynem, ale również będącego wyjątkowo popularnym i cenionym wśród tamtejszych wojaków przedstawicielem dowództwa. Istnieją przesłanki, że obaj w cudzysłowie rzeźnicy od jakiegoś czasu coś ze sobą kombinowali. A z kim jeszcze? To pewnie wyjdzie przy obecnych czystkach, jakie rozpoczął Putin. Na dodatek, czy nie dziwi was również to, że
Putin od jakiegoś czasu sukcesywnie odstawiał surowiki na boczne tory. Nie wiem, na ile są wiarygodne informacje dotyczące zatrzymania także szefa sztabu generała Gerasimowa. Bo jeżeli faktycznie zostali oni obaj z Surowikinem aresztowani pod zarzutem zdrady, to taki rozwój zdarzeń może świadczyć o tym, iż wszyscy trzej, włącznie z Prigożynem oraz prawdopodobnie innymi ludźmi z kręgów tamtejszej władzy, oligarchii i wojska, byli w zmowie celem odsunięcia Putina od władzy, ale najwyraźniej coś poszło nie tak. Na potwierdzenie tej hipotezy można tu także dodać, iż podczas wagnerowskiego marszu na stolicę baczni obserwatorzy zauważyli na flight radarze, że z Moskwy do putinowskiej rezydencji w Wałdaj wyleciały dwa rządowe samoloty, które najprawdopodobniej ewakuowały Putina z jego ochroną i najważniejszymi współpracownikami. Zresztą New York Times donosił w ostatnich dniach, że generał Surowikin według amerykańskich informacji wywiadowczych miał posiadać rozległą wiedzę na temat planowanej rebelii zbrojnej Jewginija Prigożyna i nic z tym nie zrobił. Sprawa wydaje się tym bardziej dziwna, że określany przez rosyjskie media jako generał Armagedon w związku z reputacją bezlitosnego dowódcy jest weteranem wojen w Czeczenii i Syrii i był odznaczony osobiście przez prezydenta Władimira Putina. Co zrozumiałe, rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, pytany o doniesienia New York Timesa na temat generałów Surowikina i Gerasimowa, nazwał je spekulacjami i plotkami. Chociaż z mojego punktu widzenia takie próby przetasowań w Rosji, jak i ewentualne bezpodstawne oskarżenia są w tym kraju normą i to nie od roku czy dwóch, ale od wieków, a szczególnie wyraźne były za czasów ZSRR. Istnieją oczywiście domniemania, iż pucz został zaangażowany przez Kreml, a białoruski dyktator został włączony w ów misterny plan, żeby go jeszcze bardziej uwiarygodnić celem rozbudzenia strachu we wspierających Ukrainę siłach zachodnich, w tym także Polski, i żeby pokazać, iż dalsze podkopywanie pozycji Putina jest igraniem z ogniem, bo może to spowodować sytuację, w której dostęp do broni nuklearnej wpadnie w niepowołane ręce któregoś z wataszków jak Prigożyn lub wciąż wierny kremlowskiemu przywódcy Kadyrow, albo co gorsza, człowieka tak bezwzględnego i nienawidzącego Zachodu jak Patruszew, który posądzany jest nawet o zorganizowanie i zrealizowanie rękami FSB ataków terrorystycznych na moskiewskie bloki mieszkalne, które dały podstawę do wywołania drugiej wojny rosyjsko-czeczeńskiej. Podolak informował oficjalnie, że za tym puczem stał tak naprawdę Patruszew. Patruszew to jest były szef FSB. Tak. Teraz to tylko sekretarz Rady Bezpieczeństwa Rosji. Natomiast Patruszew to była jedna z najbliższych osób Putina w trakcie całej jego kariery. Co naprawdę intrygujące, sami rosyjscy obywatele zachodzą w głowę, jakie jest prawdziwe podłoże owego buntu grupy Wagnera, jakiego Rosja w tej formie nie widziała bardzo długo. I o co w tym wszystkim do cholery chodzi? Oraz jakim cudem Jewginij Prigożyn poszedł aż tak na całość? Faktem jest, że konflikt pomiędzy Prigożynem a generalicją zaszedł tak daleko, iż w końcu musiał eskalować. I z pewnością u wielu Rosjan wywołało to niemałe osłupienie. Natomiast to, że Putin pozwolił mu spokojnie opuścić Rosję i udać się na Białoruś przy teoretycznej zgodzie Łukaszenki i z zachowaniem swojego majątku, jest czymś niewyobrażalnym w rosyjskich realiach. Właśnie dlatego ja osobiście coraz bardziej dochodzę do wniosku, że nawet jeśli Łukaszenka dobrowolnie zaangażował się w mediacje mające uratować z opresji jego kolegę Prigożyna, lub jeśli taki scenariusz na nim wymuszono, to w konsekwencji może to doprowadzić do jego odsunięcia od władzy i na przykład wchłonięcia Białorusi do Rosji. Lub też, o czym mówiłem na wstępie, Baćka nie został kolejny raz w cudzysłowie zgwałcony przez Wowę, tylko wyczuł moment i w teorii tym posunięciem zagwarantował sobie większą możliwość dyktowania warunków w Moskwie oraz szersze spektrum możliwości w przypadku ewentualnego ataku pułku imienia Kalinowskiego z terytorium Ukrainy. Pewnie właśnie dlatego coraz więcej ludzi, obstawiam, że nie są to tylko Rosjanie, zaczyna się również zastanawiać, jaką naprawdę rolę dla rosyjskiego reżimu miał odegrać ostatecznie szef Wagnerowców i podlegli mu najemnicy. To jest bardzo paradoksalna historia Prigożyna. Jednocześnie grał dwie pozornie sprzeczne role. Z jednej strony był ostatnią nadzieją reżimu. Tak, wiesz, że ten reżim upada, rozsypuje się jak domek z kart. Rewolucja się zaczyna. On był właśnie takim generałem jak Korniłow, a jednocześnie był Trockim, patronem rewolucji. To jest tak fascynująca, rewolucyjna dynamika, którą tutaj mamy.
którym... oraz na czyje faktycznie zlecenie lub w porozumieniu z kim działali. Oczywiście obecność Wagnerowców na Białorusi, co podkreślają nasi włodarze, stanowi także realny problem dla naszego kraju. Ponieważ możemy być bardziej narażeni na ataki hybrydowe, w tym w cudzysłowie pomoc Wagnerowców udzielaną imigrantom próbującym forsować granicę polsko-białoruską lub na przeprowadzanie z ich strony akcji sabotażowych. Osobiście mam wrażenie, że w obecnej chwili żadnego scenariusza wykluczyć nie możemy. Dlatego zarówno my, Ukraińcy, jak i nasi natowscy sojusznicy powinniśmy zdecydowanie kłaść nacisk na kwestie związane z bezpieczeństwem naszych obywateli, włącznie ze zwiększeniem liczby polskich służb w tej części kraju, ale zdecydowanie bez ogłaszania znowu częściowego stanu nadzwyczajnego. A upływający czas pokaże nam najlepiej, jaki będzie faktyczny rozwój zdarzeń. Jedno jest pewne, nie tacy ci ludzie Prigożyna straszni, jak ich malują, skoro Ukraińcy z nimi walczą jak równy z równym, i nieraz im już łomot spuścili. Dlatego niech bardziej martwi się sam Łukaszenka, kogo sobie na garb ściągnął, a Jewgenij Prigożyn z pewnością musi uważać na to, co je i pije, bo już nie jeden oligarcha z Rosji się na tym przejechał. Tyle na dziś, dziękuję Wam za dzisiejszą uwagę i do następnego razu. Cześć. Jeżeli służby rosyjskie zdecydują się na wyeliminowanie jakiegoś człowieka, to on nie może się czuć bezpieczny nigdy.